Dzień dobry Państwu. Nazywam się Alfred Kieloch. Wraz z synami prowadzimy prawdziwie rodzinne gospodarstwo rolne we wsi Gościsław, gmina Udanin, powiat Średzki, województwo dolnośląskie. Prawdziwie rodzinne, bo wszyscy moi synowie, pięciu synów, jeszcze córka, pracujemy razem w jednym gospodarstwie. Wszyscy się uzupełniamy, każdy ma jakąś specjalizację i razem sobie świetnie radzimy. Bardzo dobrze wykorzystujemy sprzęt, nowoczesny sprzęt, inwestujemy ciągle w jakieś innowacje, nowości. To, co przynosi dla gospodarstwa może niewymierny dochód od razu, ale my widzimy, stosując przeróżne nowinki i nowości, że z czasem my na tym zarabiamy. To się opłaca. Ja zacząłem pracę w gospodarstwie. Zawsze pracowałem w gospodarstwie, od dziecka. Potem szkoła, też w gospodarstwie. Potem dalej do szkoły, też w gospodarstwie. Każdy przyjazd do domu to praca w gospodarstwie. Przejąłem w 1986 roku gospodarstwo od rodziców. 1284, tyle miało to gospodarstwo. W tej chwili łącznie z synami prowadzimy gospodarstwo 1000 hektarów. A więc rozrosło to się przez te lata. Mamy co robić. Wiemy, jak na tym gospodarować. Nazywam się Marek Kieloch. Pracuję wraz z tatą i braćmi w gospodarstwie rodzinnym w miejscowości Gościsław na Dolnym Śląsku. Gospodarstwo na tą chwilę ma powierzchnię ponad 1000 hektarów. Klasy gleb generalnie trójka, ale też zdawają się dwójki. Plony mamy dosyć dobrze jak na nasze klasy gleb. Cały czas staramy się inwestować w jakieś innowacje, nowe maszyny. Idziemy po prostu z biegiem czasu. Staramy się cały czas inwestować w jakieś nowe maszyny, bo przy tak dużym gospodarstwie nie da się nie kupować nowych maszyn jakichś, które usprawniają nam tą pracę, zwiększają nam wydajność. Ostatnie lata w rolnictwie to było straszne wariactwo. Na tą chwilę czasy przyszły bardzo niepewne. Koszty produkcji są bardzo duże, cena płodów rolnych jest niska, tak więc nie wiemy, co będzie na przyszłość. Mimo tak ciężkich czasów, 3 lata temu zakupiliśmy kombajn, to była dosyć duża inwestycja, 8800. Myślę, że to była świetna decyzja. Kombajn bardzo wydajny, bardzo nam usprawnia pracę w polu. Wydajności rzędu chwilowych ponad 100 ton na godzinę osiągamy tym kombajnem. Myślę, że maszyna bardzo dobra. Ostatni taki zakup w naszym gospodarstwie to była maszyna Kuhn Performer 5000. No i do niego też rozważamy zakup jakiegoś traktora dużego. Ostatnio mieliśmy Xeriona 5000. Maszyna bardzo dobra. Ale co będzie, to czas pokaże. Kombajn 8800, wydajność bardzo duża. Mój taką ciekawostkę wam powiem, że mój rekord to jest 76 hektarów skoszonego rzepaku za dzień w 14 kawałkach w 4 miejscowościach. Kombajn w rzepaku, w pszenicy radzi się świetnie. Średnia wydajność tak ponad 5 hektarów na godzinę ja nim osiągam w kawałeczkach, czyli gospodarstwo 1000 hektarów z 200 kawałków, może więcej jest. Rozdrobnienie działek w tym gospodarstwie bierze się stąd, że kiedy rodzice przejęli to gospodarstwo, to cały czas je powiększają, kupując pole od ludzi prywatnych. Nie było przejętego żadnego większego gospodarstwa, PGR-ów i dlatego stąd takie rozdrobnienie tych działek jest. Kombajn u nas 8800 jeździ z headerem 1230 Vario. Kosząc pszenicę przy dobrych plonach osiągamy wydajności, przekraczamy ponad 100 ton chwilowej wydajności bez problemu. Mówiąc o kombajnie 8800, sieczkarnię ma naprawdę bardzo dobrą, słomę bardzo mocno rozdrabnia. Na tą chwilę w gospodarstwie uprawa jest bezorkowa, a przy bezorkowym wiadomo, że ta słoma musi być bardzo dobrze pocięta. Kombajn naprawdę dobrze to robi, nie mamy problemów z żadnym zapychaniem maszyn, z takim czymś. Mimo wszystko nieraz przychodzi wieczór, wiadomo, to ciężko idzie, ale mimo
późnych prac czasami, to i tak ta słoma jest bardzo dobrze pocięta. Uprawiamy buraki cukrowe na areale 300 hektarów. Wiadomo, to na razie na tą chwilę są dosyć pewne pieniądze z tego buraka. W tym roku liczymy na to, że będzie tak jak w tamtym roku z burakiem i to nam pozwoli na jakieś inwestycje w gospodarstwie. W dwa sezony wykosiłem kombajnem 1230 hektarów. Godziny pracy takiej, że koszenia ciągłego to 230, z mocarnią włożoną jest 255. To wychodzi jakieś z 5 hektarów na godzinę. Myślę, że przy naszym rozdrobieniu kawałków to jest dosyć dobry wynik ten kombajnem. Wiadomo, w dużych kawałkach by to było znacznie, znacznie więcej.